Cześć, Stasiu! Cześć! Dobry! Cześć! A kierowca z bombowca będzie nagrywał? Tak, no jak tam co słychać? Stasz czy maszynista? Słuchaj, kochany! Chodzi jakiś parowóz. Nic, aby się nie popsuło. Ty, rower on ma. Cześć, prawoż! Jak żyjesz? Diabla jeden, ale ty masz rower? Chyba ukradłeś czy pożyczyłeś? Pożyczony żony. Spowiedzi nie słuchałem. Pan Stasiu, widział pan jak on, już jeszcze raz, widział pan jak on jechał. Samochodem się z nas nabijał, że my się przewracamy. Uśmiech proszę, uśmiech, uśmiech proszę. Jan się śmieje. Probosz, uśmiech. Same dziadki na końcu. Obronie o niepodległą ojczyznę. Do tego bracia, którzy są z Malborka, niech złożą znicze i tu odmówimy dziesiątkę różańca, prosząc za tych, którzy odeszli, a walczyli w obronie naszej ojczyzny. Podejdźcie i złóżcie znicze. I aby niebo było przychylne dla tych wszystkich, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, zwłaszcza tu na wybrzeżu, którzy oddali swoje życie. I tutaj złożymy znicz, żebyśmy zrobili tutaj też wspólne zdjęcie. Dlatego rowery póki co niech stoją tak, jak żeście je postawili. Pomodlimy się tutaj również w intencji wszystkich tych, którzy służyli u boku tego męża stanu, którzy nie bali się zaufania, którzy są pochowani na cmentarzach na wschodzie, a którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny. Chyba dziesiątki różańca, prosząc o niebo dla tych mań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Proszę nie chodzić! Panaczy, gdzie Ty się kręcisz? Zasłaniasz? Proszę kamery telewizyjnej nie zasłaniać. Tomek! Stanisław.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Byli bardzo źle traktowani, strzelano do nich. Chcielibyśmy ich polecić, jak i również tych, którzy zginęli w różnych miejscach w Europie i poza, w obronie naszej ojczyzny, w obronie wartości, jako że świętej pamięci prezydent Kaczyński związany z Trójmiastem był. Chcielibyśmy polecić również i wszystkich tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Tradycji podejmować, tych wartości, które gdzieś tam powiedzmy są pacyfikowane, od których się wielu odcina. Chciałbym, żebyśmy w tej dziesiątce różańca ostatniej polecili wszystkich tych, którzy są z tym rejonem związani. No, ładny uśmiech! Zaśpiewajcie coś! 100 lat! 100 lat nie! No, koniec imprezy. W Rumi teraz jedziemy na jakiś poczęstunek, na jakąś kaszankę, coś tam. Chleb z róży ze skwarkami i ogórki. Bardzo słaby. No. Teraz mamy gajowa, nie gajowa. Kierowniczka. I oczywiście sponsorom, którzy słuchajcie są. Zastanawiam tego, co tutaj jest na stole dla was wszystkich i naprawdę miło nam, że w ogóle tutaj jesteście. My tutaj wyrazimy wdzięczność. Tutaj, że ksiądz w ogóle takie coś wymyślił, słuchajcie, taki rajd niepodległości, taką pogodę, ale słuchajcie, jest to dobrze, dokładnie, wszystko jest okej. I jeżeli teraz tak, słuchajcie, w każdym termosie, żeby wszyscy widzieli, w każdym termosie jest herbata, jeżeli ktoś sobie życzy kawy, to będzie tutaj obok. Poczęstunek w domu kultury, drugi. Tylko chyba to jest. Jak ktoś ciekawy, to jest to kurczak. No patrzcie. Nie siadać przy stole tylko. No, głodomory w akcji, proszę Państwa. Jak